Wiewiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry. Ale te wiewiórki słabo wyszły. Włos mi w gardle uwiązł. Jesteśmy z Dżumenku. Jedziemy teraz w pościg, ruszamy za tuk-tukiem, którym jadą nasi nowi goście. Kierujemy ich w stronę. Co to tyle tuk-tuków? Co to za zebranie? Jest wycieczka zorganizowana. Jedziemy do Selkarda zorganizować im karty SIM, czyli po prostu doprowadzić do sytuacji, w której będą mieli internet. Tak, kochanie. Nie, teraz jedziemy pomóc z internetem. Więc będziemy. Tak, zrobimy tak, żeby mogli korzystać z internetu już sobie, żeby stali się niezależni. Podjedziemy z nimi jeszcze. Tak, kochanie, pojedziemy zjeść coś zaraz. I później na śniadanko, na śniadanie im pomogę zainstalować te aplikacje wszystkie. Tak, żeby już mogli funkcjonować i działać. No i później ruszamy w dzień. Ostatni mój dzień dzisiaj w dżunglu. Ale na razie ścigamy tuk-tuka. Planowaliśmy kupić gościom karty w Selkardzie, ale Selkard w niedzielę zamknięty. Jest zamknięty dzisiaj, w związku z tym pojechaliśmy najpierw sobie po rozum głowy. Pojechaliśmy do Kmerta i usiąść zjeść śniadanie. Wszyscy byli głodni i zabrałem ich do Smarta. Ja w Smarcie mam jeden z moich routerów w domu. Bardzo dobrze działa, bardzo fajnie działa, także zamiast Selkarda będą mieli Smarta, który jest otwarty. W tej chwili właśnie się tam instalują. Tą kartę kupią. Pan już wszystko wie, który sprzedaje to. No widzisz, choinka. No. Tak, prezenty pod choinką. Ale to są fake prezenty. To są nieprawdziwe. To jest tylko takie, wiesz. Bo nie zdejmuj, nie zdejmuj. Nie zdejmuj. No tak. I za chwilę będą już mieli internet. Będą mogli sami zamawiać sobie z aplikacji tuk-tuki. Będą mogli zadzwonić do mnie w każdej chwili. Tak, nie ruszaj, kochani, nie ruszaj. Maciek trochę sobie uciekł z domu przed Natalią. Bo Natalia w jakimś jest w tej chwili amoku z różnych spraw załatwiania. I Maciek uciekł na besztela. Nie, jest tak zimno w środku, że po prostu ja już nie chcę w ciepłym zimno. Aha. To że ciepło, zimno tutaj? No zimno, ciepło, zimno, a nie chcę znowu mieć z tej akcji. Za co się szykuje tutaj? Będzie ma półmaraton. Półmaraton. Tak, tak, wiem. 3 grudnia lecą do Ankormat do Mariota, zdaje się. Będzie się dziać. I to widać, że od 9 rano do 18, także to cały dzień będą. Całą drogę, jak widzisz tutaj, to co nad drogą jest. To masz całą drogę tam właśnie do Angkor Wat. Będzie wiadomo, że ta droga już jest nieprzejezdna i tutaj unikać 3 grudnia. A 3 grudnia jest kiedy? Zaraz po drugim. Czyli? No nie mam pojęcia. Bo... Mogę ci podpowiedzieć. No. Dzisiaj. Wow. Ty! Faktycznie. No. Bo, tak. Ja wczoraj w ogóle to zapomniałem, jak Marcin mnie uświadomił, że już jest grudzień. Prawie spadłem z krzesła. Ja mówię, jak? No, no, ale to nie liczy. Dobra, bo będę znowu, że śpiewa. Nie, nie. Chciałem tylko powiedzieć, że to dzisiaj, w tej sytuacji, powinniśmy unikać tej trasy. Tak. A my się idealnie władowaliśmy tu w pobliżu. Tak. A Mariot jest, mój drogi, jeden jest tam. Tam. Nie wiem, co będzie ten Mariot, czy to będzie ten Mariot tam wcześniej. Liczę na to, że tam. Bo jak tu ich puszczą, chyba tam. Tak, tam będzie. To jest półmaraton ma być, także pewnie będzie bieganie po wokół świątyń, że tam będzie kocioł i zadowolony. Półmaraton to jest ile? 20 coś kilometrów? 20 coś kilometrów. No i tak dystans to jest. Tak sobie walnąć nawet, nie wiem, no ćwierć maraton to już widzę, że... Nie, półmaraton jest w porządku, ale, ale to skuter. Czy na jednej nodze po Dobra, ja tam zajrzę do nich, czy zajrzyj, to nie potrzebują zajrzyj, pomocy, ja ale już chyba wszystko wie się. Stój na czatach. Nie chcę się spłacać. Stój na czatach i pilnuj. Stój i knuj. Dżuny w ogóle się niczym nie przejmuje, że mnie nie ma. Chodzi tam sobie, zwiedza, bombki zdejmuje z choinki, rearanżuje wygląd choinki. Dobra, to ja wchodzę. Dżuny, pokaż jeszcze raz wujkowi, jaka zimna jesteś. Jak zmarzłeś tam? Jak Frozen, ale lodowisko normalnie. Ale żeś zmarzła tam, no masakra. 6 tuk-tuków już mnie zatrzymywało, znaczy nie mnie zatrzymywało, wy się zatrzymywacie. Ty je zatrzymywałeś. Złapać tak na ulicę. Można. Można. Tylko musisz wiedzieć, wtedy wytłumaczyć mu, dokąd chcesz jechać. Tak? Czyli musisz wiedzieć, dokąd czyli chcesz jechać. Czyli muszę mu powiedzieć Marcin tam kto? I on nie będzie wiedział nie tego. Będzie wiedział. Nie będzie. Znaczy może tak nie wiesz, ile zapłacisz, to jest druga rzecz. Tak. Czyli przyjedziesz na miejsce, on ci powie $15. Aha. I
No i co? No, no nie dowie, gdzie gadałeś wcześniej. Będzie jak ja. Czy wiesz, gdzie jest popas w pieprz? Tak, wiem, wsiadajcie. I on, my wsiadamy, on jedzie, objechał wszystko i na końcu się okazało, że stanął na środku, nie wiem. Nie wiem, proszę wysiąść. Proszę wysiąść. Dobrze. Czyli teraz wszystko z tej aplikacji. Zdecydowanie się opłaca aplikacja, bo z góry wiecie, ile zapłacicie. Tak. Nie musi tłumaczyć nic, bo na mapie sami zaznaczacie. A on tylko sobie... Teraz do nauki. To za chwileczkę właśnie wam wszystko wyjaśnię. Goście dostali pierwszą lekcję tego, jak zamówić sobie transport. Zamówili to, zrobili to. Marta i Sławek zamówili sobie sami pierwszy raz. Marta teraz z telefonem w dłoni obserwuje, czy dobrze pan jedzie. No i pan wiezie tam do mnie, do domu. Ja po drodze tylko muszę się zatrzymać jeszcze w bankomacie i też jedziemy w stronę mojej chaty, bo tam... No właśnie, dzisiejsze plany będą stały i zresztą jutro i pojutrze pod znakiem wyjazdu Maćka i Natalii, bo wyjeżdżają pewnie na jakiś miesiąc przynajmniej z Kambodży, a może i na dłużej. Podejrzewam, że nie mają terminu powrotu. Także ja zagospodaruję Maćka przez ten czas. Ostatnie 3 dni. Tak jak mówiłem w ostatnim wejściu, z racji na fakt, iż dowiedziałem się właśnie, że Maciek z Natalią wyjeżdżają i nie wiadomo na ile czasu tak naprawdę. Nie wiadomo, może na 2 miesiące, może na dłużej, cholera wie. Na pewno nie będzie ich do przyszłego roku. No to ja zdecydowałem się na przyjazną aneksję Maćka i zamierzam przejąć go. Tak jak przyjazną aneksję Krymu, prawda, na przykład zastosowali Rosjanie. Ostatniego dnia przed wyjazdem Maćka do na razie do Bangkoku. Myślę, że przeprowadzimy takie referendum, w którym Maciek będzie mógł zabrać głos i zdecydować, czy jednak chcesz zostać może, czy wyjechać. Liczenie głosów oczywiście będzie przy udziale obserwatorów z państw zaprzyjaźnionych i wyniki wyborów podam ci od razu tego samego dnia. Ja się domyślam, czy to będą tak przeprowadzone jak na... One będą przeprowadzone uczciwie, tak jak zgodnie z wszelkimi standardami. Jak partia powiedziała, według standardów partii. Ja się proszę, żebyś ty się na zapas nie martwił. Ale jednocześnie jakby sugeruję, żebyś się nie pakował za bardzo. Powiem tylko tyle, ale wybory dopiero przed nami, także no, prawda, nic nie wiadomo jeszcze. Dobrze. Wszystko jest możliwe. Czy chciałbyś coś swoją żenującą, haniebną decyzję jakoś w jakiś sposób uzasadnić, że zostawiasz mnie na święta, nowy rok, etc. I chodzi o te śledzie, co to nie dostałeś, a ja tak. No właśnie, to już od tego zaczynamy. A teraz no, kobieta mówi tu, tam. I podnieś tą torebeczkę małą i sprawdzimy, czy ty masz tam kochones jakieś, czy tam sobie tam w ogóle coś dzieje. Sakwa męska przede wszystkim. Tak? Jak się zaczyna od torebeczki, to później tak się kończy. Proszę bardzo. No i White Christmas będę miał sam. Nie, to będziesz miał zielony Christmas, bo tutaj White ten, no, chyba, że sobie pianką po goleniu. Nie ma. A ty, że się nie golisz. No właśnie, no to... Co, że się nie golisz? Ja się golisz. Ja się golisz tylko w ramach projektu pewnego. Zresztą, nie o tym mieliśmy rozmawiać, zaczynasz mylić mnie. Jesteś zaanektowany na razie, także nie masz głosu. Znaczy masz głos, tak. Tylko się nie wychylaj. Aha, no dobrze. To co proponujesz na dzisiaj? No, Tuesday? Co proponujesz? No nie wiem, jaką wizję z tym? No ja bym, bo dzisiaj jest zamknięte, tak. Także możemy to na przykład dzisiaj to sobie zwinąć tam wszystko i tak dalej. A jutro jej to tam zawieźć, zobaczymy to, co dalej będziemy działali. Torebeczka, proszę bardzo, torebeczka. Ale tutaj jest narzędzie. MacGyvera. Czy ono jest dozwolone w tym momencie aneksji? Powinieneś pozbyć się tego typu narzędzi. Ale kiedyś właśnie wylatywałem z Phnom Penh i pani mnie pyta, przepraszam, czy ma pan jakieś nożyczki? A ja szósta rano jest, mówię, nożyczki? Mówię, mogę mieć, jak pani chce, ale... Nie, ja mówię, absolutnie nie. Ona mi wyciąga, miałem takiego lepszego MacGyvera i mówię, ja nie wierzę. Ona, wie pan, że... Ja mówię, no trudno. Peszek. I poszedł. Także tutaj zaraz się możemy zabrać i zaraz to rozkręcimy. Jak jednakowoż dzisiaj najpierw oddam dziecko. Spakuję ją teraz. A w ten sposób? No teraz dobra, to oddam dziecko. Oddam dziecko matce, w dobre ręce. Matce. Także, no bo dzisiaj niedziela, jest przekazanie Dżunku. Tak. I wtedy możemy już składać popołudniową. Nie, my się nie rozpędzą popołudniową. Ja już jestem w kontakcie. Mam tylko dać znać się gdzie i kiedy. I ten. To u pani rybki. No. To by było nagle zaskoczenie. A gdzie u pani rybki? I nagle by było zaskoczenie. Zapraszam. No dobra, no tu gadu, prawda? A pakowanie samo się nie zrobi. Tak.
A bardzo proszę, obywatele wchodzą tędy, a zaanektowani tędy. Czy ja nie jestem obywatel? Kiedyś było obywatelu. Jesteś obywatelem. Dziadostwo z tą pompą, jak słowo daje. Znowuż coś się porobiło. Dziwne dźwięki wydaje. Ja już ją odłączam. Muszę ściągnąć tego gościa, hydraulika. Przewziąć od taran wreszcie ten numer dla niego bezpośrednio. Na dół. Znowuż muszę ją poprosić, żeby teraz się skontaktować z nim. Chwileczkę spędziliśmy w domu. Upewniliśmy się, że goście dojechali. Teraz Maciek jedzie do siebie, do domu. A my jedziemy na spotkanie z mamą. Już były małe dramy, ale udało się sytuację na razie opanować. To jest już druga wizyta dzisiaj mojej Dżuny w Kmerteist. Tutaj się mówiliśmy na przekazanie. Zresztą na Wasze przyjechała wizyta, także... Zanim powrót do domu, to jeszcze pojedziemy coś zjeść. No, tak sobie zdałem sprawę z tego, że jest już godzina taka późnolunchowa, a później pewnie nie zjem nic już, jak się zainstalują w domu. Nie będzie mi się chciało wychodzić dzisiaj, więc jedziemy coś zjeść z Maćkiem. Zastanawialiśmy się właśnie gdzie, dokąd, no i pójdziemy do Bella Restaurant. Kiedyś tam jadłem, nic nadzwyczajnego, ale nie mam pomysłu. Co pomalowali? W szkole całe te podjazd. A, no i bardzo ładnie. To tu w prawo. To jedziemy na razie na jakąś szamkę, a później w kierunku domu. Najlepsze jest właśnie... A dobra, nieważne. Zapewne każdy z nas zna to z historii. Rozbiory. Rozbiory to nic przyjemnego, rozbiory to nic dobrego. A mimo wszystko powtarzają się. I w tym momencie właśnie... Historia to kołem się toczy. Trwają rozbiory. Trwa rozbiór ogródka, który swego czasu funkcjonował wspaniale. Był taki moment, że kwitło tu wszystko. Szczególnie marzenia. Ślimaki skakały tutaj. Z radości. Ślimaki miały tutaj fantastyczny plac zabaw. Niczym mustangi. Dzikie. Na stepach. Tak. Nie, no dobrze. No. W każdym razie tak. To był jeden z tych projektów, który wyprzedzał swoją epokę po prostu. Nie był to jeszcze czas, nie był to moment na to, żeby on się tutaj zainstalował. Dobrze, w każdym razie... Nie miejsce. No i nie miejsce, tak. No, sytuacja jest teraz taka, że zbieramy to i okazuje się, że to... Jeszcze z końcóweczki nie zrozumiałem. Zbieramy, odkręcamy wszystko. Demontujemy. No rozbieramy, no ja po prostu. Ja od jakichś 15-20 minut Marcin jest w stanie przynieść zapałek czy zapalniczki, żeby to podpalić. Przecież powiedziałem, że przyniosę. To jak powiedziałem, że przyniosę, to po co mi co pół godziny przypominać? No. W każdym razie to jest to zabierzemy dla SROS i spróbujemy jej tam zbudować. Zabierzemy, no przecież mówię. Spróbujemy zmontować jej tam... taką lepszą troszeczkę, ciutkę przynajmniej lepsze warunki niż teraz ma w tej chwili. Niewiele lepiej? Ale lepiej. No, dokładnie. No więc... Tutaj... Staram się nie zniszczyć tego, bo to jest, no, szkoda tego. Tak, materiału. Tak, musimy uważać przy tym. Tak. Bardzo. Drodzy widzowie, jednym słowem komentujcie to, co tu się wyprawia. Jedno słowo może być niewystarczające. No nie. Ten... Nie, dobra, żarty żartami. Nie, no ja zobligowałem się, że przyniosę tą zapalniczkę, to idę. Mam zapalniczkę na górze u siebie. Mam u siebie na górze. W związku z czym pójdę do sklepu, bo nie muszę wchodzić po schodach po drodze. Bo jest bliżej. Bliżej, Boże, nie do końca, ale nie trzeba chodzić po schodach. Dobra. Bo dlaczego zapalniczkę? No bo musimy zrobić, tutaj mamy ognisko już przygotowane. Nie, proszę, nie przeszkadzaj sobie. Nie przeszkadzaj, absolutnie nie. Ja niedługo będę. O, Łukasz. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozbieramy tutaj ogródek. Potrzebujecie pomocy? Nie. Tak, rozbieramy. Potrzebujemy. Tak. To my, Maćku, teraz usiądziemy i przekażemy. Tak, my będziemy asystować sobie, Łukaszu. Zapraszamy. Dobra, ja idę po zapalniczkę do sklepu, bo nie mam. A my porobimy. Dobra. Idę na kurę po tą zapalniczkę, niech będzie. Niech będzie, że kardio zrobię po prostu, nie tam. Chcemy spalić już tak dzisiaj to, co tam można. Jak widzieliście, rozbieramy.
ogródek, te rzeczy, które już są jakby zbędne. Ten etap już jest zamknięty. Jutro wizyta u SROS, bo dzisiaj ma wolne, pojechała sobie do mamy. No, dobrze. Idziemy do przodu. Niby nie padało od wczoraj. Niby tak gorąco dzisiaj. A zobaczcie, co się dzieje. No nie chce płonąć. Konar nie chce zapłonąć. Macieju, dlaczego konar nie chce zapłonąć? Przepraszam, ale no problem jest. Podziwiam. Robię co mogę. Dorzucam jak tylko się da. Jest lipa. Benzynka. Czy benzynka pomoże, żeby konar zapłonął? To nie wiem, czy to da radę, czy nie. Są różne pomagacze, nie wiem, czy tam używa. No ja właśnie, to nie. No nie. No robię co mogę, ale chyba niewiele z tego będzie. No wiem, na czym polega problem oczywiście. Gdybyśmy to porąbali na drobne i ułożyli to tak, że wiesz, jedno przy drugim, to błyskawicznie spłonie. A tu mamy takie przestrzenie pomiędzy każdy tymi. Każdy harcerz to wie. No tak, ale weź to porąb. No masz siekierę? No, nie. Obecnie akurat przy sobie nie ma. O toporku nie wspomnę. Toporka nie ma. A tasaczek? Też nie. Tasaczek jest na górze. Nie przyniosę go na pewno. Nie ze względu na to, że to jest daleko, tylko tasaczek jest do mój spożywczego używku. Bo ja miałem taki jeden, to używali go do cięcia bananu. I nie przeszkadzało wtedy. Do bananów to można. Do bananów się nie liczy. Łukasz, już masz chatę, czy nie masz chaty? Jeszcze nie mam. Dopiero jeden dzień szukanie, jeszcze ho-ho. Ho-ho i trochę. I trochę, nie? Ale coś tam już tam się jakieś no pojawiły nie. Pierwsze, które ci się podobały w miarę. No jest takich, bo na oku mam parę... Dobrze, a nie ma co się spieszyć. Jest czas, nie. Należy poszukać dobrze, dokładnie i wszystko przemyśleć. A przede wszystkim sprawdzić, co sąsiedzi są. Jeziszko. No dokładnie, bo to można się wtopić później. Może być. O, może być ciężko. A najważniejsze to tak. Bardzo ważna część domu. Najważniejsze właściwie. No i czy w porze deszczowej dasz radę dojechać, to jest takie tam... Ale to też już drugorzędna sprawa, to już detale. Dobrze. Jedę dorzucę dalej. No tak powolutku jednakowoż się udało. Wysuszyło się, wysuszyło. Rękę, przepraszam. Znaczy krzesło przyłożył. Rękę to ty nie przykładaj, bo ja jakby jesteś ubezpieczony, żeby przykładać tu rękę do ogniska. Proszę cię bardzo, nie rób takich rzeczy. Ale zaczyna płonąć. Czyli konar zapłonął. Trzeba było po prostu dłużej popieścić i już wszystko działa. Idziemy do przodu. Ja nic nie powiedziałem, ja nic nie mówię, ty nadinterpretujesz. Ale dobrze, jest. Ogień, jak widzicie, chrust też jest. To jest twoje krzesła, które się poskładały pod twoim ciężarem. Nie pod moim ciężarem, tylko pod ciężarem czasu. Czasu i czasów. Pod ciężarem... No nie wiem w sumie. To jest taka technika, bo ja teraz gdzieś czytałem, że w piecach, jak ludzie uczą się palić w Polsce, że zaczynają palić nie od dołu, a wręcz od góry. I dłużej, ekonomiczniej, ekologiczniej wszystko jest, bo nie ma dymu i tak dalej. I palą od góry. Proszę pana, mnie uczono, że palenie generalnie jest niezdrowe. No nie jest zdrowe. Nie o tym paleniu, o paleniu w piecach. Tak, że i o tym... Mnie to, gdzie ty będziesz chodził palić, to mnie to tam mało interesuje. Kotek poluje. Kotek ja zrobił. Dobrze, kotek niech poluje. Kotek, dobry kotek. Oj, panie kochany, znów się kończy. Ile to człowiek się musi namęczyć, żeby dziadkiem zostać, nie? Super. Zupełnie z zaskoczenia złapał nas deszcz. Także żeśmy uciekli z ogniska, no, które siłą rzeczy zagasa. Nie ma innej opcji. Ale to dobrze nawet, bo trafiliśmy się od razu z panami, którzy przyjechali zobaczyć, co to z tą pompą się dzieje. Bo, no tak właśnie, ciśnienie na dole. Tam bez większych zmian jest, grawitacja robi swoje, ale tam u nas już jest słabo. No jadą zobaczyć, przyjechali sprawdzić, co to się dzieje. To ja ich wzywam na górę w takim razie i zobaczymy. Maćku, ja zaraz wrócę. Idziemy. Ty nie zdradzaj wszystkich tutaj tajemnic moich. Proszę bardzo, on szybciej sprzedaje te wszystkie tematy. Nieelegancko. Panowie właśnie włączyli prąd, żeby zobaczyć. Tylko usłyszeli, od razu rozłączyli. Ale ma jakąś dziwną koncepcję. Koncepcję na zdjęcie obudowy. Nie rozumiem tego za bardzo. Po co? Łatwiej się będzie dostać pewnie tam, ale... A proszę. No tylko, żeby ładnie założyli też z powrotem, żeby później mi nie napadało tam. No dobra. Coś się zaczyna dziać. Byle do przodu. Wyrżnął? Kolego.
kopnij się z tego fotela. Nie chuchu. Został ostatni. Chcecie? Okazało się, że był tak felerny, że Maciek spojrzał na niego i on się przewrócił. Tak. A ja przy okazji na nim siedziałem, to już podwójnie jest po prostu pokarane. Pięki. Jakie pięki, panie kochany. Te dwa pięki? Panie, te dwa pięki, jeden cienki, no co ty. Ten fotel spalmy na razie. Krzesło, hrabiego barykenta. Barykenta, no i co teraz? No dobrze, niech spłonie. Jak to było? Gorące krzesło. Bardzo proszę, zapraszam pana na gorące krzesło. Ale jest cały czas, ale jest jeszcze szansa na to, że pan wróci do programu. Bardzo tak, proszę, no. Zapraszam. Siadamy i odpowiadamy tylko, proszę, szczerze. Na żadne pytanie nie będę odpowiadał bez adwokata. Proszę pana. Adwokat, adwokat to jest, proszę pana, w cukierkach. Reszta to... Albo karmel, a reszta adwokatów. Dobra, się nie będę wypowiadać. To adwokaci diabła. No nie wierzę w to. To się nie dzieje, zobaczcie. Grzmotnęli mi. Jest linka cała wywalona i cały hamulec rozebrany. Sprzed domu, kiedy ja tu byłem. Jak to? Jak to było zorganizowane wszystko? No nie ma, no nie wierzę, no nie wierzę, no. Tak mnie okraść pod domem? Yeah! Teraz się wściekłem już, naprawdę. Oczywiście nie hamulec. Tylko sanie. Kabel od sania. Przewód. Nawet przewód, można by powiedzieć. Taki pokarmowy. Ale ogólnie... Bo się, no normalnie wzięli po prostu i zakosili. Ja się chyba tu jacyś uchodźcy osiedlili, bo nie wiem, no coś zaczynają wnikać na dziwniejsze rzeczy na tym Marcinkowie. Panie kochany, no widzisz pan? Wyciągnęli po prostu i muszę jechać teraz zrobić kabel do ssania. A to podejrzewam, że komuś to uratowało życie, bo to fortuna podejrzewam kosztuje. To jest dolara może. Wiesz, ile to chodzi w North Africa? Przepraszam, nie ten odcinek, przepraszam. No normalnie po prostu tutaj było zaczepione, tu przechodziło i wchodziło i proszę bardzo. O takie mnie zrobili. Tak. Przyjemność. Żyć nie umierać, panie kochany. Lekko nie ma. Jak ich złapię, to będą ssali. No pięknie, ja tylko na momencik wyskoczyłem do sklepu. Na momencik, no 3 minuty. To oczywiście musiało lunąć w tej chwili. Kupiłem rybę, bo myślałem, że jeszcze skoro jest ognisko, to ją zrobimy nad ogniskiem. No nie zrobimy. Trudno, do zamrażalnika. Kolejny element w zamrażalniku. Oh my goodness. Posiedzieliśmy troszeczkę z Maćkiem sobie jeszcze na dole. Pogadaliśmy, było bardzo miło. No niemniej, czas przyszedł taki, że Maciek wrócił do siebie do domu. Ja będę teraz robił sobie ostatni posiłek wieczoru. Nie ukrywam, że wchodzę w tą rybkę. To będzie ta ryba. Lekko przymrożona tutaj, bo wrzuciłem na chwileczkę do zamrażalnika, ale już puszcza. Także za chwileczkę leci na patelnię. No i to będzie moja kolacja. No i tyle z raportu na dzień dzisiejszy. Jako, że mamy już kolejny dzień, zatem witam się z Państwem. Dzień dobry. Ale witam się tylko po to, żeby się pożegnać i zakończyć dzisiejszy odcinek. Mamy ostatnie dwa dni przed sobą. Dwa dni ostatnie pobytu Maćka i Natalii tutaj. Dlatego staram się spędzić z nimi trochę więcej czasu. Później oni wyjadą i niestety, ale relacje z tego, co się dzieje u nas, już niestety tylko u nas na kanale, bo u Maćka i Natalii będzie coś innego. Dobra, ale ja powiedziałem, że się przyszedłem pożegnać, a ja tutaj zaczynam, jakbym otwierał kolejny odcinek. Kochani, bardzo dziękuję za to, że byliście i obejrzeliście dzisiejszy i zapraszam Was na jutrzejszy odcinek, który tradycyjnie 7 rano czasu polskiego. Dzisiaj życzę Wam fantastycznego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć, hej!